Witamy po krótkiej przerwie. Jesteśmy już po ranie Fallouta 1, wszystkie dobre zakończenia Feksa. Za chwilę zaczynamy z Falloutem 2. A tymczasem chciałbym przypomnieć, że możecie cały czas bidować na nazwy postaci w Tony Hawk'u. Czy na przykład sprawić, by Dexter zagrał piosenkę Greengrass and High Tides. No. To chyba by było na tyle. Operatorka? Można przełączać. Jeszcze nie? Halo, halo, czy mnie słychać? Okej, okay. Tutaj Fex, ponownie tym razem z Falloutem 2. Kategoria Any% No Demo. Jest to... różnica jest tylko taka, że... w No Demo nie korzystamy z trybu demo, jak sama nazwa wskazuje. Tryb ten pozwala na bardzo dużą manipulację w grze. Między innymi można się teleportować pomiędzy mapami, także to jest powiedzmy taka bardziej klasyczna wersja, natomiast wszystkie inne glitche są dozwolone. Jeżeli chodzi o build postaci, to on jest dosyć ciekawy, akurat ten który przygotowałem. Biorę tutaj Heavy Handed, który mi pozwala na większe obrażenia wręcz, które mi się przydadzą w zasadzie tylko po to, żeby zabijać mrówki w pierwszej lokacji. Później tego w ogóle nie będę korzystał. Tak samo skill Unarmed tutaj jest tylko i wyłącznie po to wzięty. Natomiast Steel i Speech to są dwa główne umiejętności, dwie główne umiejętności, które będę korzystał podczas rana. Dodatkowo jeszcze tutaj biorę perk, znaczy trade Kamikadze, który pozwala mi mieć trochę wyższą inicjatywę. Akurat trzy percepcji i perk Kamikadze to jest wystarczająco dużo, żeby mieć inicjatywę wyższą od inicjatywy mrówki. Zobaczymy, jak run pójdzie, bo tutaj jest jedna bardzo RNG kwestia. Jeżeli się za długo będzie, jeżeli się będzie przedłużać, to niestety będę zmuszony do skorzystania z backup save'u, ponieważ teoretycznie mogę stracić nawet 10 minut na tym, że będę miał osobę RNG. Pytanie, czy jesteście gotowi na rana? Dobra, to czas się zacznie wtedy, kiedy zeskipuję kasenkę. Czyli 3, 2, 1, start. Tak, Temple of Trials to jest jedna z najbardziej znienawidzonych lokacji przez wszystkich speedrunnerów oraz wszystkich chyba graczy tej gry również. Bo zawsze za każdym razem trzeba... To jest to pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić w tej grze. Nie da się jej zeskipować. Przynajmniej nie w normalnych okolicznościach. Okej, tutaj trochę speedkiki mi średnio wyszły. Jest mrówka na drodze, jest jedna. I tu się przyda właśnie mój build, który mi pozwoli, mam nadzieję, zabić tą mrówkę. Trochę mniej czasu tracę na omijanie tych mrówek.
Zabieram stąd plastik C4, który mi pozwoli tworzyć te drzwi. Wykorzystam tutaj snika, żeby przejść kawałek dalej. Wkładam bombę. Używam tutaj na sobie pierwszej pomocy, co powoduje, że trochę czasu mija w grze. Wystarczająco dużo, żeby bomba wybuchła. Ok, przekonałem tutaj, nie pamiętam jak się nazywa ta postać, ale przekonałem, że nie trzeba walczyć ze mną, tylko można pokojowo po prostu sobie odejść. I Temple of Trials jest za nami. Teraz muszę się przedostać do San Francisco. Zrobię tutaj szybkiego save'a, ponieważ teoretycznie, jeżeli będę miał pecha, to mogę z niego skorzystać. I teraz tak. Na razie dobrze, bez encanterów. Teraz tak, zapisuję tutaj save do save warpa, robię drugi save dodatkowy i teraz przełączam się na rozdzielczość, w której będę normalnie grał. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Dobra, teraz tak, podkradam sklepikarzowi kasę i za tą kasę będę robił zakupy u niego. Ta gra jest ciekawie przygotowana. Ok, są trzy plastiki. Dobrze, ok, chyba jest wszystko tutaj. Także dobre RNG jak na razie. Jeszcze muszę sprawdzić, czy jest Power Armor, bo bez Power Armora nie mogę niestety rana skończyć. Jest Power Armor, no to w ogóle gitara. Jest super RNG. Teraz tak, muszę chyba jeszcze raz... w tym miejscu, żeby móc kupić dynamit. Zrobię to trochę inaczej, to znaczy, czy mnie stać na dwa? 9, co jest super. Dobra. Podłożę, zabiję tutaj sklepikarza dynamitem. Czyli potrzebuję, może jeszcze tak zrobię jakiegoś backup save'a. To jest to. Dobra. Zrobiłem backup save'a, żeby móc. Jeżeli gra się skraszuje, bo jest taka mała szansa, że gra się skraszuje. Ok, jedną rzecz jeszcze nie zrobiłem. Muszę dwie bomby podstawić. Używam snika, bo jest. Teoretycznie chyba trochę mniejsza szansa, że mnie zauważą. Ok, chodzi bardzo ładnie. Teraz tak, wychodzę z mapy, wchodzę jeszcze raz. W tym momencie sklepikarz powinien już nie żyć. Nie żyje, bardzo dobrze. Zabieram tak, Power Armura. Zabieram trzy plastiki. I zabieram Psycho. Także wszystko jest, co potrzebuję. Teraz idę zabić przywódcę tej frakcji Chinatown, czy jakkolwiek ich nazwać. Żeby to zrobić, to muszę mu po prostu dwa plastiki załączyć i liczyć na to, że będzie dobre RNG, jeśli chodzi o damage. To tak, zapisałem, dwa plastiki i podkładamy. Dobra. Na razie jest wszystko dobrze. Teraz jeszcze muszę liczyć na dobry damage. To jest całkiem sporo. Jest szansa, że zginie. Okej, zginął. Bardzo dobrze. To tak, zapisuję grę. Wczytuję mój save do save warpa. Teraz tak, wychodzę z gry. Robię loada tego, co zrobiłem przed chwilą i teraz jestem w innej lokacji. To znaczy, mogę tutaj, korzystając z takiego glitcha, przedostać się bezpośrednio do centrologów. Teraz tutaj jest taki bardzo mały, ciekawy glitch. Mianowicie jest ściana, której nie ma. Ota. Nie wiem dlaczego, prawdopodobnie początkowo ten poziom miał trochę inny layout pomieszczeń i trochę zmienili w wersji finalnej, co powoduje, że jedna ściana tutaj po prostu jest. Nie została kolizja do niej ustawiona. Ok, teraz prosto idę do statku i statkiem będę szedł już do enklawy. Ok, coś tutaj nie szkodzi.
Quick save, quick load i znowu save warp. Teraz tak, tutaj. Ok, kliknięcie było, dobrze. Idę na statek. Ja tutaj momentami zapisuję szybko grę, żeby skipować animację. I jestem na enklawie, czyli to już ostatnia lokacja w całej grze. Otworzę sobie te drzwi. To się przyda na później. I teraz tak, tutaj muszę założyć power armor, bo inaczej mnie tutaj będą wieżyczki atakowały. A tutaj, Pawlik, muszę cię przeprosić, że nie miałem czasu przetrenować nowych stratów, także będzie niestety na starych stratach. Dobra, tutaj. Co ja tutaj zrobiłem w ogóle? Dobra. Teraz tak, tutaj trochę riski straty, będę. Będę bez użycia zbroi przechodził przez ten labirynt. W tym labiryncie dostaję obrażenia od wyładowań. Czy zdążę? Zdążę, dobra. To pewnie dostanę, tak. 18. Nie, okej. Okay. Zaraz dostanę level, więc będę miał trochę więcej życia. Więc to, co najstraszniejsze było, to już za mną. Stąd biorę Gekka. Gek jest głównym celem w grze i muszę go wziąć, nieważne co się stanie, po prostu postać nie pozwoli wyjść mi z tej lokacji, jeżeli bym go nie wziął. Dobra, miałem przed chwilą 6 życia, ale dostanę level, poszło 13. Przy porządku. Ja sam tutaj już nie będę walczyć w grze, także nic strasznego się mi nie wydarzy. Teraz tak, tutaj będę próbował zrobić zamach na prezydenta przez podłożenie mu bomby do kieszeni. Te speed clicky również działają w zbroi, na całe szczęście. I teraz tak, będę musiał się zlevelować. Muszę o tym pamiętać. Nie potrzebuję sobie. Co ja tu chciałem? Chciałem speecha sobie zlevelować głównie. 6 inta, jest 6 inta, dobrze. A nie będę tutaj więcej czasu marnował. Po prostu mu przyłożę bombę. Dobra. Jednak zmarnuję trochę czasu. Zrobię safety save'a, dlatego że jeżeli by się gra mi zgliczowała, to jest szansa, że będę miał tak coś w stylu softlocka, ponieważ nie będę w stanie już gry skończyć, albo byłbym w stanie, ale zajęłoby to bardzo dużo czasu. Dobra, teraz tak, ja tutaj robię dodatkowego save'a i teraz tak, czy dostanie obrażenia? Nie dostanie. Okej, okay. Prezydent nie żyje, jeszcze się upewnia, trochę czasu poświęcę. Prezydent leży, bardzo dobrze. Mogę teraz przekonać naukowca, żeby przeładował reaktor na statku, dzięki czemu cała enklawa wybuchnie po tam chyba 10 minutach. W zasadzie trochę krócej, dlatego że run już się zbliża ku końcowi. Nie, jeszcze trochę. Jeszcze jest Frank Horrigan, który może całkowicie odmienić, że tak powiem, tempo runa. Dobra, biorę kartę od prezydenta. Potrzebuję tej karty, bo bez niej nie skończę gry. W zasadzie tutaj praktycznie już do końca rana nie będę miał dużo do powiedzenia, więc jeżeli chcecie coś powiedzieć, to jest dobry moment, żeby coś powiedzieć. Okej, okay. Nie wszedł mi czek.
Ja mogę szybko wspomnieć, tak tylko, że następny Bidwar, jaki jest przed nami, to Fury, czy język japoński, czy język angielski. To jest już następny run, więc wpłacajcie szybko. Dobra, udało się. Przekonałem tutaj ekipę, żeby się przyłączyli do mnie. Teraz tak. I teraz muszę czekać, aż wieżyczki oraz ekipa tutaj, którą przekonałem na swoją stronę, rozprawią się z Frankiem Horriganem. Czyli to jest, powiedzmy, najgorsza część rana, bo tutaj nie mam żadnego wpływu na to, co się stanie. Muszę czekać i liczyć się na szczęście. Także w tym momencie też są mniej więcej półtorej do dwóch minut, gdzie nic nie robię. Jeżeli chcecie coś znowu powiedzieć, to proszę bardzo. Możemy też przypomnieć, że wasze dotacje, które wpłacacie na cały event, zbiera Fundacja Itaka, która zajmuje się w całości problemem zaginięcia. Uważamy, że jest to ważna inicjatywa w Polsce, bo nie jest aż tak bardzo poruszana, a Itaka, dzięki Itace odnaleziono już 12 tysięcy osób i dzięki waszym donacjom ta liczba może jeszcze wzrosnąć, dlatego wpłacajcie cierpliwie. Mamy cele, na które możecie wpłacać. Jednym z nich, jak wspomniałem, jest Fury. Inne możecie sprawdzić na naszej stronie gsps.pl. Ja to na razie mam wybitnie słabe RNG na bossie, bo chyba żadnego kryta nie było. No, kryt za 19, ale to chyba za dużo mi nie daje. Będzie zabawnie, jak Frankowi się skończy amunicja, bo czasami się tak zdarza. Aha, Frank Horrigan ma 999 życia, a wieżyczki mogą zadać tam od paru damage'a do paruset. Najwięcej, jak widziałem, to chyba było coś koło 400-500 obrażeń, czyli teoretycznie dwa... O, zginął. Dobra, czas będzie za moment. Przygotujcie się na czas. Okej. Okay. I czas. minut. No, to całkiem nieźle. Liczę tak na 15 minut. Tam dałem trochę więcej estimate'a, dlatego że gra może być bardzo kapryśna. Ale miałem dobre RNG na sklepikarzu, więc to się liczy. Gra zakończona. Także ja jestem zadowolony, jeśli chodzi o rana. Okej, okay. To dziękuję za oglądanie, to z tej strony był Fex, jeszcze potem będę miał run Super Metroida, a następny run będzie run Fury, także z mojej strony wszystko na razie.